Moi drodzy, odejdziemy kawałek, żeby nie nagrywać w samym centrum przeznaczonym na miejsce pamięci. Jak widzicie, lasu miało nie być. Las jest. Po prawej pole i prawdopodobnie gdzieś w tych rejonach właśnie alianci zrzucili broń. Nie dokładnie w miejscu, w którym te miejsce pamięci sobie jest, ale gdzieś niedaleko. Podejrzewamy, że mogło to być po prostu tu. Czy ktoś tutaj z nami jest? Jeśli jesteś tutaj z nami, dotknij urządzenia, które trzymam w lewej ręce. Będzie to świadczyć o tym, że jesteś tutaj. Widziałem piątkę. Mignęło na piątkę. Dziękuję. Czy zechcesz z nami porozmawiać? Trójka. Czy jesteś jedną z osób, która była zamieszana w ten zrzut? Osób, które znalazły tę broń, znalazły tę amunicję. Czy byłeś żołnierzem? Jedna szybka piątka, jedna trójka i koniec. Jeśli potrzebujesz energii, możesz śmiało pobrać ją z naszych urządzeń. Jakie dziwne w ogóle odgłosy w tle, nie? Mhm. Czy byłeś policjantem niemieckim? MFK dalej bardzo spokojnie. Wiesz, dwa sygnałki i finito, nie? I koniec pracy. Od ciekawostka. To już musiałeś słyszeć. Słyszałem, to jest za dobrze. Może chodźmy zobaczyć, co to było. Nie wiem, czy to się będzie słyszeć na nagraniu, bo nie ma. Bo nie mamy dzisiaj też ze sobą rejestratora. Ale to nie było, wiesz, z tej części ogrodzonej, tylko to było z lasu. No nie? Gdzieś stąd. Okej. Okay. A może MFK nam tutaj coś powie? Czy ten dźwięk to byłeś ty? To był taki, wiesz, podobny dźwięk z tego, co widzę, jak w Niemczech. Czyli wiesz, pojawia się jakiś dźwięk i masz od razu taką szybką reakcję, bo jest na tyle głośny, na tyle słyszalny, że wiesz, budzi taki strach trochę, nie? Na tyle niepokojące. Tak.
Tak. Tak patrzę na MF-kę. Wiesz, tu jest w ogóle zero ludu, nie? Patrz, mieliśmy tutaj nie nagrywać, czy mieliśmy sobie stanąć troszkę dalej, a tutaj jest pomnik. I tak nas tutaj przewiało. Znaczy może nie tyle nas przewiało, co kierunek tych kroków. Mhm. Moment, w którym my gdzieś chcieliśmy iść to sprawdzić, no jednoznacznie nas poprowadził w tę stronę, nie? Mhm. Czy chciałeś, żebyśmy byli bliżej tego całego punktu, tego całego miejsca pamięci? Jeśli tak, dotknij urządzenia, które trzymam w lewej ręce. Kroki? Stan tej aleki. Słyszałeś? No. Ja się zacząłem przysłuchiwać, bo z tamtej strony tak jakby jakieś maszyny ciężkie gdzieś jechały. I tak, wiecie, zacząłem się, słuchajcie, przysłuchiwać. I usłyszałem, że ktoś idzie. Warunki oczywiście bardzo dobre do nagrywania. Ciemno, zimno i pada. No nie klimacik. Tak, mamy klimacik. Mam nadzieję, że wy też. Pamiętacie, że jeśli ten materiał się wam spodobał, możecie go śmiało ocenić. Będzie nam bardzo miło. Wiesz, jedna rzecz tutaj mnie bardziej niepokoi, bo wiesz, że teraz stoimy na rozdrożu, nie? Wiesz, że ja rozdróż bardzo nie lubię. Znaczy nie lubię, no. No wiem, że nie są miłe. Tym bardziej, że słuchajcie, tutaj na wjeździe w ogóle, mówiłem Hubertowi, jak żeśmy jechali, było bardzo dużo wierzb. A wierzby, nie wiem czy wiecie, to są święte drzewa Welesa, boga podziemi, w mitologii słowiańskiej. Dlatego taką welesową, że tak powiem, aleją kierowaliśmy się na miejsce pamięci. Daj teraz proszę troszkę lepsze światło, to punktowe. Dobra. I teraz SLS. A? Co? Nie wiem, czy to coś złapało, czy to... Tu gdzieś tam. Nad tym kamieniem. Aha. Obok tego kamienia tutaj. Tego tu, nie? Tak. Tu. I tego. Tak. Czy możesz się proszę jeszcze raz pojawić? Tu. W tym miejscu. Przy kamieniu. Okej. No daj jeszcze. Teraz kawałek dalej. Ten drugi kamień. Tak, przy tych dwóch kamieniach, nie? Jak no podeszliśmy, tamtym, to się oddalił. Tamtym też. Poświeć.
Już ta kamera SLS-owska nie łapie aż tak mocno. Nie, ale tutaj coś zabłyszczało. Zażarło mi prąd. No. I uważaj, nie w latarce. A w czym? W gimbalu. Ile? Okej. Okay. Pierwszy raz się tak zdarzyło. Pierwszy raz, kiedy w ogóle nam zaczęło padać bateria w gimbalu, nie? No bo on nie potrzebuje, wiesz, aż tyle energii, żeby pracować. Mhm. Ej. Piękne. Głosy. Słyszałeś? Mhm. Trzymaj, daj latarkę. Sara. Słuchajcie, z tamtej strony... Zobacz na moje nagranie. Hubert nie ma ostrości w ogóle teraz. Złap. Wróciła. Piękny Sara. Nie wiem, czy tutaj zginął ktoś, czy był, jest ktoś, kto miał pseudonim Piękny, nie? Bo oni te pseudonimy mieli różne. Te pseudonimy. Ale od momentu, jak za każdym razem, jak wychodzimy tutaj na środek, bo nie wiem, czy wy to widzicie, ale my teraz jesteśmy na środku takiego, jakby powiedzmy, rozdroża. Cały czas mam wrażenie, że ktoś się na mnie zgapia z lasu, nie? Ty piękny chodził... Kio? Słyszałeś to? Czy mówisz teraz o śladach butów, które widzieliśmy? Wiecie, śnieg to jedno, ale te odgłosy to jest zupełnie... Tutaj stąd, gdzie teraz wam pokazuję światłem, tutaj mniej więcej kierunkowo słyszałem rozmowę, tak jakby dwie osoby coś wymieniły szybko między sobą zdania, a potem kroki tu i tu. Tu za nami. O. 10% w ile? 2 minuty? Ładnie, ładnie. Zły duch. To ty jesteś złym duchem, czy zły duch jest tutaj oprócz ciebie? Bo jesteśmy ciekawi, kto z nami rozmawia. Czy może to miejsce jest po prostu, wiesz? To miejsce ma jakiegoś złego ducha, tak? Tam. Słyszałeś? Nie. Kroki. Takie bardzo delikatne, jakby kobiece. Sara. Mhm. Takie imię padło, ale... Powiem ci, ta latarka, nie wiem, widzowie, jak wy lepiej widzicie tą latarką, czy mamy wrócić do tej długiej lampy, którą zazwyczaj świeciłem sobie. Bo mi się wydaje, że ta latarka jest trochę lepsza jednak. Wiesz co, ona będzie lepsza, jak będziemy jeszcze... Nienawidzę tego, co zrobiłem. Ale... Nie rozumiem. Czy byłeś jednym z żołnierzy niemieckich? Myślisz, że został zestrzelony przez... Wiesz co, no jeżeli działała tutaj Armia Krajowa... No. To też mój... Strzykiwany. Co? Strzykiwany. Czy tobie znowu 5% baterii uciekło? Tak. Strzykiwany. Wiesz co ci powiem? Biorąc pod uwagę historię, jak działali egzekutorzy Armii Krajowej... No. To mogli tutaj kogoś odpalić. To mógł być na przykład jakiś nie żołnierz niemiecki. No. Czy ty byłeś zdrajcą, który doniósł służbom niemieckim? Ty, faktycznie, bo tacy się też pojawiali. I nawet o tym było w historii, że doniesiono o powstańcach. Czy o żołnierzach? Tak, o żołnierzach w sensie. No. Ty. Hmm?
Nie wiem, co to było, ale włosy mi się aż zjeżyły. Tak jakby ktoś pisknął, takie... Czyli to może być, że mam rację. Ale aż mi się, kurde, włosy podniosły, ty. Taki Możesz dziwny dźwięk. Czy idę dobrą takiem rozumowania? I może zły duch nie odnosi się bezpośrednio do miejsca, do niego albo do jakiegoś bytu czy istoty, powiedzmy, złej. Malowane oko. Malowane oko? Nie pamiętam z historii, czy ktoś malował oczy gdzieś. Znaczy ja pamiętam, ale to jest w ogóle niezwiązane z... Czyli chodzi mi o wojnę, nie? Tak, to nie jest związane z wojną, natomiast pamiętam, że jest to związane z Egiptem i z czarami. I oko, malowane oko, oko Horusa, to był taki symbol ochronny. Dlatego wiesz, ja tutaj nie widzę powodów, dla jakiego miałoby tutaj być to oko, nie? Znaczy... Sześć? Co to było? Szelest, nie wiem jak to nazwać. Jak ktoś coś przeciągał? Takie. Nie. Nie, skupiłem się na oku. Wiecie, te lasy tutaj i ogółem takie miejsca związane z wojną czy z wydarzeniami okalającymi wojnę, jak na przykład zrzut broni czy marsze śmierci. To są miejsca, które są straszne. I to nie ze względu na to... Chodźmy w tę stronę, bo tutaj teraz jadą, słyszałem jakiś... Nie wiem. Boję się rozmawiać. Boję się rozmawiać. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja mam na imię Paweł. Ja jestem Hubert. I nie mamy złych zamiarów. Chcemy tylko porozmawiać. Nie masz powodów do obaw. Nie będziemy rozliczać się z twojej przeszłości. My już dawno z historią się rozliczyliśmy. Odwiedzam. Czyli tak jak powiedział Hubert, odwiedzasz to miejsce z uwagi na to, co... Muszę tu przychodzić. Trzymaj. Rozłożę. Czyli... Lubisz tutaj przychodzić, bo to jest jakieś miejsce dla ciebie ważne. Albo miejsce, które... Nie wiem, w którym zakończył się jakiś twój epizod? Ewentualnie brałeś udział w tych wydarzeniach? Ale powiem ci, bardzo ciekawe. Boję się rozmawiać, jak zapewniliśmy, że naprawdę nie będziemy go oceniać, że wojna się skończyła. Lubię tu przychodzić. W dalszym ciągu mam wrażenie, że tak jakby ktoś, wiesz, gdzieś był poza naszym widzeniem. Ktoś był gdzieś poza naszym widzeniem. Zrozumiałem. Zrozumiałem swój błąd? Nie, że zrozumiałem, że jakby jesteś... W tym miejscu, w które teraz patrzę... Ej, bardzo ciekawa rozmowa. Ale szczególnie... Diabeł. Szczególnie, że bardzo ciekawa rozmowa, bo go zapewniłem, że my go nie będziemy oceniać, że dziękujemy za jego świadectwo, nie? I patrz, zrozumiałem. Tak, wszystko jest rejestrowane na kamerze. Podejrzewam, że trochę innej jak za twoich czasów, ale tak, na kamerze. Chcę ci nie powiedzieć, ale wszystkie urządzenia nam powoli zaczynają padać, nie? Co? Lampa i jedna kreska. Co ty powiesz? Nie musisz się przejmować pobieraniem energii. Tak jak już mówiliśmy, zgadzamy się na to. Jeśli jej potrzebujesz, możesz je pobierać. Wiesz, telefony. Telefony niestety mają to do siebie, że w zimie też inaczej reagują. Złośliwy.
Nie, Hubert nie jest złośliwy, ani nie chciał być złośliwy. 6% baterii w tej chwili mi zżarło. Hubert nie chciał być złośliwy, ani nie twierdzimy, że ty, pobierając energię z naszych urządzeń, jesteś złośliwy. Po prostu rozmawiamy. Przychodzisz tutaj do jakiejś kobiety, czy sam jesteś kobietą? Czy sama jesteś kobietą? Może tak powinienem powiedzieć? Zauważyłeś jedną rzecz, jak się rozgadałem? Tak, jak powiedzieliśmy, że jest bezpiecznie, nie? Mhm. Lubię to miejsce. Znowu. Jestem w kącie. W kącie? Ona krzyczy. Co jest? Nie wiem, ale zniknęło, ty. Co ja widziałem? Nie mam pojęcia. Chłopie. Tu. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym, że tutaj z tego obszaru słyszymy kroki? I ty mówiłeś, że takie lekkie kobiece? Chłopie, co ja widziałem? Nie wiem. Ja pierdzielę. Ale aż normalnie stanąłem, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić tej. Jakby na tym polu. No. Gdzieś tam, gdzie pokazuje, nie? Las. Co? Lubię las. Las jest za nami. Ale na tym polu. No. Jestem w pokoju. Pokój w sensie, wiesz, może być... Charlie mógł być tym samolotem, który jest... Tak. Zło. Jakby tutaj ktoś był na tym polu. Aha. I widziałem, wiesz, sylwetkę w bieli. Obok. O chopie. Nie dość, że rozdrożę miejsce akcji wojennej, miejsce pamięci. Czy tutaj w tym miejscu bezpośrednio straciłaś życie? Czyli ciekawe gdzie, bo no mówię, stanąłem jak wryty, nie? No to widziałem. Normalnie jak wryty. Mansion trzyma tragedię. Mansion to jest rodzaj domu. Mansion to jest taki pałac. Zginął w bitwie. Zginął w bitwie. Jakbym mógł cię prosić, żebyś skierował jednak lampę inaczej, bo chciałbym czasami też ciebie... Jestem po 50. 50-letnia kobieta. Wiesz, jej wiek... Dam tak, żeby cię było widać. O. Wiesz, jej wiek w sensie, no też mógł wskazywać po prostu na to, że była w tej armii krajowej, była jakimś, nie wiem, podporucznikiem, czy w ogóle kimś, kto pomaga w armii, nie? Aha. Wiesz, o co chodzi? Że znaczy, no, nawet tą pielęgniarką. Nawet pielęgniarką, kimkolwiek, kto był potrzebny powstańcom. Dokładnie. Łącznikiem. Tak, to prawda, no bo dużo kobiet było łącznikami. Łącznikami w służbie medycznej. To były bardziej obszary, którymi się zajmowały kobiety, nie? Oczywiście, żeby teraz ktoś nie zrozumiał, że kobiety nie... że naszym zdaniem kobiety nie brały bezpośredniego udziału w walce. Nie, nie. Natomiast główne zadania, które miały kobiety, na przykład szwaczki... Na żadne bagno się nie wybieramy. Nie, nie. Jestem w cieniu. Znowu. Mhm. I nie dasz nam się złapać na nagraniu, prawda? Ale zobacz, jak się naprawdę rozgadało. Mhm. I to jest bardzo... Cywil. Byłaś cywilem, który pomagał żołnierzom?
Wiecie, też no ciężko po takich pojedynczych frazach wyłapać sens. Natomiast ten sens zaczyna nam się gdzieś układać, nie? Krzysztof. Krzysztof, Krzysztof, Krzysztof. Krzysztof mógł być jednym z żołnierzy albo, nie wiem, jedną z postaci gdzieś tam, którą ona się opiekowała, czy która miała dla niej jakieś znaczenie, albo ewentualnie też żołnierzem walczącym. No. Wiesz, tutaj w tych rejonach ponad 100 osób należało do... Co to za pudełko? Powiedz mi... Widzisz nas? To z przodu to jest pień? Czy to jest osoba? To niska? Po lewej. Drzewa i coś. A to nie jest łupak? Nie. Tak, tu są tablice. Tak, masz rację, no. Ty, nie ma nic. To jest łupak. Nie, 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 nie. Obok, między. Aha. Wydawało mi się bez kitu, że ktoś tu stoi. Jeszcze powiedziała tablica, nie? Lubię las. Lubię tu przychodzić, lubię las. Zaczynają mieć zimne ręce, bo jest. Mam na imię Helena. Masz na imię Helena. Witaj, Heleno. Witaj. Tak jak powiedzieliśmy, ja jestem Paweł, a ze mną jest Hubert. Tak. Czy to ty jesteś tą 50-letnią Heleną, z którą rozmawiamy? Która lubi las, lubi tutaj przychodzić. Tak naprawdę może być więcej też tych historii, no. Tak, oczywiście. Wiesz, tak troszkę patrzę na zdjęcia, czy wyhaczę jakąś kobietę, ale nie widzę. Natomiast z Armii Krajowej, z tego co widzę tutaj, kilku mężczyzn, ale też nie... No trzeba by sprawdzić i myślę, że to sprawdzę, jak będę nagrywał historię tego miejsca, to myślę też sprawdzę, czy faktycznie wiadomo coś tutaj o jakimś Krzysztofie. Wiesz? Albo o jakiejś Helenie. Bo Helena i Krzysztof to mogło być po prostu małżeństwo, nie? Które wiesz, na przykład trzymało w domu radiostację. Na przykład. Poza tym masz rację, że Charlie to jest określenie używane przez służby wojskowe. Głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tak się kryptonimy nadawało, nie? Alfa, akcja Bravo, akcja Charlie, tak. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Mogę cię chronić. Mamy już ochronę, ale dziękujemy za twoją propozycję, natomiast musimy odmówić. Nie zgadzaj się na to. Nie zgadzam się. Jeśli lubisz tutaj przychodzić, to masz takie prawo, my ci go nie zabieramy. Nie deprecjonujemy twojego... To, co trzymam w lewej ręce, to latarka. To, co trzymam w prawej, to taka radiostacja, która nie potrzebuje prądu i kabla i pozwala się komunikować. Brat. Może jej brat, to jest Krzysztof. Bo się zastanawialiśmy, kim jest. To w prawej ręce to taka... To oni. Powiem ci, że wszystko fajnie, nie? Brat. Nie, nie jesteśmy braćmi, jeśli o to pytasz. Nastolatek. Czytałem w historii coś o nastolatku. Maszyna.
Ta maszyna, którą tutaj dotarliśmy, to samochód. Wygląda, podejrzewam, inaczej jak w twoich czasach. Chciałem powiedzieć inniej. Inaczej jak w swoich czasach, natomiast tak teraz wyglądają samochody. Wiele się zmieniło. Ewentualnie było to pytanie o radiostację. Williamsa. Williams to nie był jeden z rodzajów broni przypadkiem? Albo uzbrojenia? Williams to był jeden z generałów. No to co tak, ale... Ale właśnie tych, którzy kolaborowali z wojskowymi. Ja nie wiem. Ej, coś mi tam migło. Za tym drzewem tu. Od czegoś mi się światło odbiło, tylko nie wiem od czego, skoro już tam nic nie ma. Wiesz, stąd też był ten największy dźwięk, nie? Ja w ogóle się tak zamierzam, żeby odpalić Spirit Boxa, nie? Tylko odpowiedzi na tym jest na Spirit Tokerze. Jest tak długo. Jest tak dużo w sensie. Franciszek. Wymieniasz wszystkich, którzy są tutaj z nami? Wyłącz ten. Wędrować. Tak, wędrujemy z miejsca na miejsce, to prawda. Spirit Tokera, tak? Tak. Coś padło, jakieś słowo. Który? To jakieś radio. Możesz dalej do nas mówić, jeśli się postarasz. To nawet usłyszymy twoją barwę głosu. Nie, to raczej radio. Za tym tutaj drzewem, tym pierwszym. Wydawało mi się, że wiesz, coś odbiło światło. What? Taki cichy. To raczej radio. 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 Byłam. Byłam. Musisz światło dać niżej swoje. Radio. 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 Wiesz, tutaj nie ma żadnych masztów, nie? Ani słupów. A weź w dół tego. Czekaj, pomogę ci. Schowaj? Dobrze słyszałem? Tak. I schowałem antenkę, patrz. Ale to, co zacząłem mówić i nie skończyłem... W lewo. Tam. No to chodźmy w lewo. Moje lewo. Twoje lewo. Zostojący. Aha. To co mnie bardziej zastanawia? No. Dlaczego mi pokazuje, że jest 24 stopnie? Nie wiem. Ale tyle na pewno nie ma. Co to był za dźwięk? Cześć, kroki? Tak. Urodziny, ale to mogło być radio. Lekkie. Słuchajcie, no mamy 600 lumenów plus lampę punktową. Co? Tak, radio. Nie brzmiało. Znaczy, to jest, ja tak patrzę mniej więcej po częstotliwościach i po częstotliwości radia często.
Spróbuję ze prawie, nie? Stary. Czy ja słyszałem, tu jestem? 106 i 2, musimy zobaczyć, czy to jest radio. Czemu? Jeżeli to nie jest, to jeżeli to nie jest radio żadne, no, to mamy bardzo ciekawą odpowiedź. Jaką? Tu jestem, tutaj. Tu gdzie były te kroki, jak zaczęliśmy iść w tę stronę, nie? 100 ile powiedziałeś? 162 i w tym momencie na 162 nie było żadnego radia. Chcesz więcej? Dobrze usłyszałem teraz? O stary. Ale dla pewności jeszcze sprawdzimy 106. 106, 106, 2, 106, 5, nie? Znowu były jakieś odpowiedzi na 107 tym razem. Stańmy tutaj, bo tu jest taki, wydaje mi się, mocny punkt. Ha! Co? Ale mnie czary przypieprzyły. Stoicie? To radio. I powiem wam, że to jest ten moment dokładnie taki bardzo podobny do tego, który czułem w jednostce wojskowej. Zresztą Hubert też, mój brat też. To jest ten moment, kiedy czuję, jakbyśmy stali pośrodku ludzi. No. Nie sami. Nie my jako, nie wiesz, nie my jako na rozdrożu. No. Tylko jakbyśmy stali między innymi ludźmi, w tłumie. Tak. W takim pierścieniu, który jest w koło i oni jakby komentowali to, co robimy. Co to było? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, miejsca historyczne. Miejsca, które mają ze sobą ciężką historię. Jakieś echo tej historii pozostaje. To był jakiś dziwny głos. I to było też na jednym z tych częstotliwości. Nie muszę iść po drugiej stronie. Jedna z tych częstotliwości, na których nie mieliśmy żadnej odpowiedzi, nie? Że żadnego radia nie było do tej pory. Okej. Okay. Panie? Myślę, że to jest powoli czas, żebyśmy zaczęli się odpalić. Ta, myślę, że ta. Ale tak. Słyszałem potwierdzenie. Ale drogie dusze, poczekaj. Nie. Nie, to poradzę. To się nie zajmie. Drogie dusze, jeśli przyszłyście tutaj z nami porozmawiać i przyszłyście podzielić się z nami swoim doświadczeniem, za to wam dziękujemy. Zapalimy dla was znicz pod kaplicą, żeby uczcić pamięć bohaterów i dać wam miejsce, w którym możecie pozostać i przy którym możecie się ogrzać. Tak jak stary słowiański zwyczaj mówił, żeby dla swoich przodków, dla zmarłych, widziałem tam rozbłysk ognia. Dla swoich przodków, dla swoich zmarłych, żeby zostawiać ogień. I my dla was taki ogień zostawimy. W każdym razie, drogie dusze, od nas. Za to, że z nami porozmawialiście i od ludzi, którzy zobaczą ten film, którzy są naszymi przyjaciółmi, naszymi duchowymi ziomeczkami, zostawiamy wam ten ogień. Niech wam płonie. Jeśli potrzebujecie się ogrzać, możecie się ogrzać. Zostanie z wami oczyszczający ogień. A my odchodzimy
odchodzimy w pokoju. Tak jak w pokoju przyszliśmy, zapewniamy o tym, że będziemy pamiętać o Armii Krajowej, o cywilach, o żołnierzach, którzy polegli w obronie tego kraju. A do żołnierzy i tych, którzy przynoszą mu honor, będziemy zawsze odnosić się z szacunkiem. Cześć i chwała bohaterom.